Aktywny. No cześć, to Tiny StarCraft. Witam wszystkich. 7 luty 2017, 19:38 i 36 sekund. Lecimy. Dzisiaj będzie turniej, ale najpierw jedna gierka z Lausem. No i może coś tam. No na pewno jeszcze jakiś ladder pewnie będzie, chyba że wygramy ten turniej. Nie wiem, ile on potrwa. Gdzie można obejrzeć Patience kontra Innovation Best of 11? Już nie pamiętam. Ale oglądałem to gdzieś. Nie wiem, czy nie na Twitchu tego nie widziałem gdzieś. A może na jakimś chińskim YouTubie? Kashim na pewno potrafi takie rzeczy znaleźć. Dobra. Laus jest gotowy, zaraz gramy. Sposób na Terana, proxy robot z 3 gateway'ami, 4-3. Ale Laus gra Protossem. To jest taki minus tej rotej taktyki. Kuwariob, Wietnam G, witamy. Oj, ciężko będzie dzisiaj się skupić, tak jak i wczoraj, no trudno. Jakoś przebrniemy. Ręce muszą mieć codziennie stymulację StarCraftową, bo inaczej to będzie... Wyjście z wprawy i potem już tylko krokot bycia, nie wiem, w jakimś silverze bez obrazy. Mam wrażenie, że wszystko wolniej działa. Siema na mes. Ej, to 3 lata. Jak ja tak bym do pracy chodził i miał tak się czuć po pracy, no to... Pozdropoćwić trochę do niczego. Chyba, że może przez to, że za duży obiad zjadłem, to dlatego teraz sen. Ale ten obiad był chyba... Nie wiem, z 5 godzin temu, czy 6 może nawet. Bez sensu, czy ja bym strawił. Czy bombs? Jodu, witamy. Póki co jest rozgrywka z Lausem, który nie będzie o 20. Jeszcze czekamy. Naprawdę podziwiam was, ci, którzy pracują, a potem jeszcze grają jakiegoś ladera czy coś takiego. To jest ciężka sprawa. Jednak wypoczęty gracz to jest to. Trzeba dobrze wypoczywać, to jest podstawa. Intensywnie leżakować. Thank you.
No stracił, stracił, stracił. Próbujemy zastosować build Showtime'a, chociaż tak trochę mam dziwnego bloka, supply bloka. No serio? Trochę ślepa kontra. Proszeńkę. Trochę takiej ślepej kontry to jeszcze dawno nie miałem. Może powinienem dopiero żona polecieć tym Mothership Corem i wyskautować Stargate'a. Jak on to robi, że tak lata i ja go nie widzę? Mi przeleciał 3 razy przez bazę, ja nawet tego nie zauważyłem. To jest... No nie dobrze, nie dobrze. Nie wiem jak grać za bardzo na to Feniksy. Uznaj moją władzę absolutną, a zjednoczymy nasze siły. No serio? Upgrade complete.
No i wygraliśmy. Nie, dzisiaj to jak się nie zamknę, to po prostu nic nie powiem. LOL, dostałem autohosta od Naniwy. To mu się stało, ale ten, dostałem też zwykłego hosta, po prostu. Grave mnie wybrał. Krzyknął Indie, wybieram cię i dzięki wielkie za hosta, Grave, witam wszystkich. Oh. Okej, Lau strzelił Rage Quita. No, to jest frustrujące. Tak, dałem czekina, każdy mi spokojnie. Siema, siema, dzięki Graves za hosta. Ile razy Indie mnie będzie zawijał tylko dwoma adeptami? Nie, najpierw były dwa, a potem cztery. No, każdy im zrobiłem. A, to Chamen zaproponował hosta, nice. Chamen swój człowiek. Dobra. Za chwilę to startuje, 8 minut. Kurde, niby mógłbym zagrać, ale tak nie do końca. No to zagramy nie rankingowo, niestety, w oczekiwaniu na turniej, bo jakbym wybrał rankingowo i bym się trafił jakiś, kurde, swarm host, to byśmy nie zakończyli tego tak szybko. A tak w razie czego możemy wejść, czy będzie git? No wiem, Tyro. Pan Kracio, witamy. Grave'a też witajmy. Choco, Diece, siema. Będą kwalifikacje do IEMA 27 lutego już na miejscu. Czyli w zasadzie no, jadę na IEMA. 27-28 jest faza Open Bracket. Za top 44. Czyli nie wiem, za wygranie ilu meczy, czy jednego, czy dwóch jest $600, no i w zasadzie wtedy według mnie już tak się zaczyna na dobre turniej, nie?
Taka sytuacja. No taki plan minimum to chociaż wygrać $600, nie? A im więcej, tym lepiej, wiadomo. Będziemy to brali jak niektórzy Koreańczycy. One step at a time. Czy coś takiego. Dzisiaj jest turniej o 20. Taki tam online. A jakieś dolary czy coś takiego. Proxy Tempest się nazywa. Dobra, gramy granie rankingową. Takim zergiem. I zaraz turniej. O, zapraszam na kebab do Silesia City Center. Ogarnę zniżki 20%, no proszę. Red Pixel, ja pamiętam, że ty różne tam masz wtyki, spokojnie. Ale który kebab jeszcze musisz powiedzieć? Który konkretnie, to ja sobie wygoogluję, znajdę opinię, bo to tak nie można sobie pójść o... Mają kebab, to od razu idę, trzeba wybadać. Zamówić próbkę do specjalnego laboratorium. Zbadać zawartość kebaba w kebabie. No i oczywiście akt urodzenia tego tam Turka czy kogoś. Czy to prawdziwy, czy to jakiś Egipcjanin się okaże, to może być nie ten kebab. Szybko zrobił. A, już anulował. Jakoś szybko był strasznie ekstraktor zrobiony, więc. Taki podejrzliwy zacząłem być. Kebab mega słaby, mówisz? A, no to chciałeś mnie zabrać na słaby kebab? No jak? To pan. Aha, z grzeczności. Spokojnie. Myślę, że nie umrę. W razie czego zadzwonię po babcie, to wiadomo, babcia zawsze ma dużo jedzenia. Kurczę, chciałem tego drugiego pelona, ale też za późno się namyśliłem, żeby go tutaj postawić w razie jakichś dropów. A już nawet lepiej to i tutaj go postawić, żeby barykada była szybciej zamknięta. Okej, okay, to pixel, come on. Już wiadomo, dlaczego tam przychodzisz. Miłe panie za barem. Sylwi chyba. A zaraz szły pierożona moimi najszybszymi Dark Templarami w mieście. The firstborn shall persevere. You have not enough. You have not enough minerals. We serve. You have not enough minerals. Yes, executor. Faith. I shall be reclaimed. Kurde, on mnie olinuje chyba. Niedobrze, bo ja przegram na olina. Tak na 90%. No fuck, zapomniałem o jednym gejcie. Chociaż może te Dark Templary będą tak szybkie, że mi nawet przed tym olinem obronią? Kto wie, kto wie. Ale szanse są bardzo wątpliwe. Najwyżej przegram, no już z góry mówię, że mogę przegrać za jakieś tak, no mniej więcej 20 sekund. Uczciwie. O Boże. Ten gate nie jest skończony. Zero respektu, warping do maina. Co, już Malera? No tak, bo przecież zagrał bardzo późno trzecią.
No szybciej, czemu one zawsze tak późno wchodzą? Myślę, że tutaj zwarpowałem tego dotyka. Jakiś zabezpieczony. Bardzo ważne, że ten creep żeśmy zabili. Ten też. No Bóg, po prostu Bóg. No chyba zrobił szybkość do Roachy. Jaka szkoda, że nic mu to nie da. jeszcze mi zapauzował. Gumball Dead, siema, witam cię. Tak, te force fieldy, one wszystko zmieniły. Zobaczmy, kto nas tak tutaj zhejcił. No ale no tak naprawdę to się śpieszyłem, bo turniej, nie? A nie, nie, nie jest to jakiś super dobry zerk chyba. Patrząc na statystyki. Nazwał mnie idiotą, albo raczej rodzajem idioty, który gra tylko jednego builda, jedno zagranie. Ale najlepsze jest to, że on zagrał builda, który powinien niesamowicie ciężko kontrować deteki, bo on miał Lera o wiele wcześniej. Ach, rewolwer to był. Hello Russian Friend Revolver. Very kind of you. Grille są dla nerdów. No dobra, gramy. 2 minuty. O to idealnie zagrałem tą zagrywkę, żeby do turnieju zasiąść. No dobra, kto będzie pierwszy? Keris, jednak Keris. A potem albo Kashim, albo Nitix. Nawet pokażemy może bracketa na streamie. Spoko Keris. No dziwne, że nie zrobił spora też, nie? No właśnie też mi tak na się... Z jednej strony spoko, bo niektóre zergi nawet mega dobre też nie robią spora, jak mają bardzo szybki ler, albo po prostu potrafią zagrać szybki ler. No i wtedy teoretycznie tego spora można nie robić, ale według mnie on się przydaje nawet do samego odgonienia Warpizma. No nawet królowych nie zabrał, nic nie zabrał, overlordów nie miał na pozycji, żeby widzieć gdzie ja lecę, jak ja lecę, to taki wiecie, 2 na 10 ten zerk. Nie popisał się.
Dobra, no to gramy na Kerisa. Keris oczywiście jednym z widzów jest. Drużyna Indyk, Indycza Armia, Diament 2. Aż się wylogował, albo mi się coś zepsuło w StarCraftie, bo czasem z niektórymi osobami, na przykład z Paranoidem, nie mogę pisać przez Battle.net, bo Battle.net uznaje Paranoida za osobę wylogowaną, ale w zasadzie jest zalogowany. Może z innymi pisać, ale ja do niego nie mogę pisać. On do mnie może. Ale ogólnie to jest wylogowany. Jakimś sposobem. Dobra, wetujemy z Kerisem, to ja Paladino zawetuję. Chyba, że jeszcze drabinka nie jest finalna, bo to tak piszą, że jeszcze może nie jest, nie wiadomo. O, Chubby bierze udział w turnieju, co się stało? Że powraca. Aha, teraz dopiero bracket jest final. No nie, no to jest dobrze. To na Kerisa gram. BO3 gramy. Dobra, Abyssala zawetuje. No, dawaj Kashim, go go. Nitix taki jest właśnie, nie taki łatwy. Aha, bracket się zmienił. No nie no, aha, tobie się zmienił, a mi się nie zmienił. To jakieś widzę były tutaj... ustawienia. Ręczne przez admina. Tak, ja jestem nadal na Kerisa. Kakashimowi się zmienił przeciwnik. Dobra organizacja. A może tak się wszystko przelosowało, że mi został ten sam przeciwnik? Rzadka sytuacja chyba. Siema Kierko. No dobra, wybieramy kolejność map teraz. Borek ADH, dzięki za autohosta, witamy. I Akulon za followa. Keris mi podał, nie podał nazwy mapy, tylko jakieś stacja z ukrytym naturalem, co? Stacja, a Proxima Station pewnie. Dobra, jedziemy. Pierwsza gra turniejowa. To jest ten dylemat, jak ktoś napisze no, Polak, to oznacza, że no w sensie tak, czy no w sensie nie. No. Ach, te problemy w internecie. Reproduktor, dzięki za flowa. Wszystko na co cię stać. Go, go. Kerys jest na streamie? O mój Boże! Twitteru! Może wyciszył czy coś? To jeżeli on cheatuje? Nie, raczej nawet jakby cheatował, to będzie ciężko mu wygrać, bo gram bezpiecznie. Najbezpieczniejszego builda. Pod słońcem. No, no widzę, że gra najbardziej agresywnego builda pod słońcem.
jakieś lasery. No. Tak jak wczoraj, trochę dzisiaj też jestem taki padnięty. Ale już jutro chyba powinno być ok. O, w ogóle jutro chyba będzie dłuższy stream, bo będzie i na Monumental, i u mnie. Na Monumental od 17 do 20, i potem u mnie jakoś pewnie będzie przerwa. O, aktywny dzień znowu. Ojej. Jakiś mniej typowy sposób zagram. No nie, że Skytos to jeszcze nie wiadomo. Ale jak najbardziej bym mógł. Chyba, że bardzo chcę, to mogę spróbować zagrać. No to powinienem zrobić, stanąć między minerałami. Służ dobrze swojemu wielkiemu wodzowi. Time for battle. Teleport successful. Understand. I will comply. Trochę improwizuję, trochę gram coś starego w sumie. O, cholera. To co planuje Kerys? Na Hedry, dobra. The firstborn shall persevere.
Nie wiem, czy ja mogę robić probę, czy ja nie mogę robić probek. No dobra, dronuję jednak. No robimy jakieś tam immortale, coś takiego. Ja to będę tłumaczył, no. Nie mam jakiegoś w zasadzie planu na tą rozgrywkę, więc... Tylko sprawdzam Feniksami, co gra Keris i postaram się to w miarę skontrować. No Stormy jeszcze by się przydały. O, nie mam Twilight. No, powinno być wcześniej Twilight raczej. Ale już jest ekonomia. Więc nawet jak będzie późny Storm, to i tak myślę, że damy radę. Nie będzie tutaj mocnego timingu z jego strony, no bo nie ma ekonomii, żeby go zrobić. Jak tylko wyjdzie z bazy, to zrobię mu jakiś kontratak. Trochę wolniej myślę dzisiaj, ale w miarę dobrze myślę. Myślę wolno, ale skutecznie. Jak to napisał jeden z użytkowników Network swego czasu. Lurkeru. No co? Ten z tym się zamienił? To właśnie ten się nie zamienił. Nie, nie mam speeda do adeptek. Powoli gram dzisiaj. Ale jak dokładnie? Zeloty tam powinny chyba warpować bardziej. Jeszcze nie jesteś na trzy.
Tylko jeden lurker tu jest? Mnie zaskoczył tutaj. Lolowy noob, dziękuję bardzo za 8 miesięcy pod rząd. Rzadko piszesz na czacie, ale bardzo mi miło, że subujesz dalej. Może dobrze się ogląda? Dobra, następną mapę Proximę zakładamy. No, dzisiaj jestem w stanie co najwyżej grać, ale też tak jakoś siedzi wolno. A z mową jest ciężko podczas gry, bardzo. Dzisiaj jak jechałem SKN-ką do pracy i oglądałem Indiego na YouTube, to spotkałem dwie dziewczyny, które mnie zaczepiły i mówiły, że też oglądają Indiego i jadą na Jema. What? What? Piety mnie oglądają? Nie wiesz. I tak nie uwierzę. A ja też dzisiaj jechałem SKN-ką, ale nie oglądałem Indiego. A muszę częściej oglądać Indiego, to może mnie też będą zaczepiać. No nieźle. Teraz rozumiecie, dlaczego nie chciałem na głos podać swojego niku przy ludziach. I pozdrowienia dla was, reproduktor, no nie mogę. A lol. Nie, stormy w jednym miejscu się nie kumulują, Azargot. Nie, to nie należy tak robić. Zdecydowanie, to się marnuje. No już na koniec miałem wygrane, no to tak sobie rzuciłem, żeby sobie rzucić. Wik tanku, nie pracuję jako księgowy. Jeżeli kiedyś będę mieć pracę taką bardziej standardową, to jako programista. Ale... chyba najpierw będę próbował zostać jakimś tam streamerem, coś takiego. Także póki co tylko stream. Jak się nie uda być streamerem w miarę tak... żyjącym, wiadomo, na samych kebabach, no to trudno. Poprogramujemy coś, czy nowego ugryzę w życiu, bo tak... ostatnio też z Nerciem gadałem trochę. Chociaż nie wiem, czy powinienem mówić w sumie, ale też tak... mówił, że w sumie po StarCraftie by z chęcią spróbował może czegoś nowego. Pewnie też będzie coś tam programować. Jak gwiazda Twitcha? Nie chodzi o to, żeby być gwiazdą. To ma jakieś tam swoje plusy, wiadomo, minusy też ma, ale... chodzi o jakiś tam sposób na życie, który jest całkiem fajny, nie? Na pewno fajniej streamować na Twitchu niż... nie wiem co robić. Coś czego się nie lubi na pewno. No 80% ludzi nie lubi swojej pracy. Streamer śmieszek, dokładnie. Pan Kracie. Tak bym opisał swoje stanowisko. Streamer śmieszek. Znaczy póki co to tak jakoś... staram bardziej być graczem. Czy będzie jakiś efekt, to zobaczymy w ciągu kilku tych miesięcy. StarCraft i poradniki programowania. No, żeby dawać poradniki z programowania, to ja muszę to umieć. Póki co nie za wiele umiem. Drugim TFL-em. No, Beskid TFL coś tam nagrywał, ale to tak tylko ledwo, bo ledwo. Tego programowania. O, żeż ty już ma jakieś lingi. Czyli znowu zagrał tego Ela zerowego builda. Kurde, trafiłem w biegnącego linga, jest nieźle. Nie to dlatego, że nie mają prędkości opracowanej. Co za precyzja.
Rołcze. No nie wierzę, że ja straciłem tutaj. A? Panika? No nie, za dobrze na pewno. Nie no, żartuję. A myślę po kontrę. No, stalkera mam zablokowanego. Spajno zrobił. Jeszcze gramy? Czy to już? Co teraz mam zrobić, lol? No coś tu było. To kiedy kończę karierę? Ty, zaraz sygnał, tak zaczepny jesteś. Zaczepny. Nie wiem kiedy, ale jaką karierę? Jaką karierę? Której ty karierze mówisz, zaraz sygnał? Hater! Dalej walczy jednak. Myślałem, że się poddał, ale nie. Boże, myśli. No i dzisiaj znowu mam problem ze składnią. Nieważne, i tak hejtujesz sygnał. Moment. Dobra, wygraliśmy pierwsze starcie. Teraz reportuję wynik, zaraz. No i czekamy na Kashima albo Master Artamis 2457 jakiś. Dobra, czytamy. A Vilo narzekał, że budki nie są wyciszone. Tak, i jeszcze strzelił Walkovera. By się historia powtórzyła na katowickiej ziemi. Mm.
programista obsługi śmieciarki. Tacy ludzie też są potrzebni. Streamowanie z programowaniem połączył. Nie, to czemu nie da rady. Nie jestem totalnym noobem, to aż głupio by było na to patrzeć, panie. Żebym nie potrafił, nie kumał czegoś i byście patrzyli, jak ja nie kumam, to jest straszny widok. Pralki. A dzisiaj zaprogramowałem pralkę, w sumie powinienem powiesić to pranie, bo już się pewnie skończyło. No wiem, że od razu w StarCrafta też nie umiem grać, no tak będzie z programowaniem, też się uczę dopiero, nie? Szulek, siema. Specer też witamy. Ma z Matizem mecz, Specer? Nie widziałem, że tutaj ciśniesz. A to masz Light czy Evolve? A nie, Light czy Evolve jesteś. Nawet nie wiedziałem, że Specer bierze aktywny udział w turniejach. Gdzie pracuję poza grami? No mówię, że nie pracuję, tylko stream. Ale a propos APM-u w programowaniu i takich rzeczy, już dużo skrótów ogarniam. Już dużo całkiem. W miarę dużo. Potem będzie tylko po prostu jak w Matrixie. Ślepo w naparzanie po klawiaturze, nie? I udaje, że coś wiem. Yes. Tak, jestem Indie StarCraft, bo się gość tu mnie pyta, czyli gramy kolejną rundę w turnieju. Nie wiem, po co mnie zaprasza do party, ale to tak normalnie to gracze z Ameryki robią. Razem z tobą byśmy się nauczyli programowania. No to tak właśnie nie do końca działa, bo czasem trzeba się dłużej zastanowić nad czymś. Jedna osoba od razu skuma, inna po dwóch przykładach, inna po dziesięciu, nie? To tak ciężko. Jak się utrzymuje, jak nie pracuje? No stream. Głównie. Ale słoiki też oczywiście są konkretnym wsparciem. Zawsze biorę sobie coś tam z domu. Ile trzeba zjeść kebabów tak na dzień, by przeżyć? Jednego dobrego. Dużego, oczywiście. Im większy człowiek, tym większy kebab. Taka zależność. Dobra, wetujemy. Dalej, Paladino, Honor Grounds. Jak to zwali może? Nawet nie wiem, na jaką rasę gram. Czekaj. Aha, chyba na randoma. Bo on wszystkimi rasami ma coś rozegrane. Jak ja napisałem. O nie. Nie wierzę, kaktus. Tak, dzisiaj jestem trochę warzywem. Cac to zwali. Chciałem normalnie w miarę napisać, a też nie umiem normalnie pisać. Gdzie mam Nemon? Witam. Kto będzie na jemie? No myślę, że ja będę. Nawet już mam w razie czego wejściówkę, pracówkę. Uhu, będę robić film. Tak jak co roku. Chociaż nie wiem, czy on będzie jakiś długi i specjalny w tym roku, no bo jednak pewnie nie będę mieć jako prasa wejścia na backstage. No grać, Szymbro, grać. Gram 27, 28, jak się dostanę, to gram też 3, 5. No tam przynajmniej 3. No nie wiem, czy się dostanę, skąd mam wiedzieć. Bo to są kwalifikacje, żeby się dowiedzieć. Zajebiste żarcie w centrum Warszawy. John Carpenter, ja ci zaraz dam. Boże, jak to się nazywało? Czemu ja tego nie pamiętam? Burger, czekaj. Tak, sorry, nie kebab, ale to kolega mi polecił i się raz... Czekaj. Ja ci zaraz dam. Po prostu fantastyczne burgery. Fantastyczne.
Jakbyś mieszkał, nie wiem, w Szczecinie, to byś specjalnie do Szczecina przyjechał tego burgera. Czekaj, gdzie to było? Tu jest to rondo, tu mamy to. Udaje, że się orientuję w terenie, a tak naprawdę patrzę na minimapę, zwaną też Google Maps. O, tutaj gdzieś to było. O, właśnie to, o to. Proszę bardzo. Ma dwa lokale, dość blisko siebie. Ja byłem w tym... Złota 9. No mam, no jak się na evencie jednym czy drugim było, takiegoś kolegę mam. Gość mi mówi, że mnie ignorował jego kolegi. Kleiłem ci linka jakby, co? Tak, Zarka w 3 dni chyba będzie, no i jeszcze 27-28, ale to będzie tylko dla graczy. Bo to jest ten open bracket. O, dokładnie, widzę, że wiedziałeś, John Carpenter. Aha, byłeś tam przedwczoraj. No to nie poleciłem za dobrze. To ja nie wiem więcej, bo ja tylko raz wyszedłem z domu w ciągu tego tam 10 miesięcy. Żeby poznać lokal barne. Siema Rambo, witam. Oj, mamy suba. Koiras, 3 suby dzisiaj? Póki co? Nie, 2, lolowy noob i Koiras. Lolowy noob już tam, jakiś solidny Voidray jest. Dzięki wielkie, Koiras, witam, sub hype. Pierożan hype też może być. Dobra, Abyssala zaproponował jako pierwszą mapę. Nie wiem, czy nie ja powinienem ją wybrać, ale... Czy jak wybrał, to niech ma. Tylko jaką rasą gra ten gość? O, to jest pytanie. Keris, to jest tak, że jeszcze chwilę tak jakby zostajesz na czacie, zanim cię Twitch wyloguje. Dlatego tak jakby byłeś podczas mojej gry na czacie, ale to chyba nie, tak różnie bywa, nie? Niby jesteś, ale to w sumie co nie ma, tylko Twitch jeszcze nie ogarnął. Chyba tak to działa, bo kiedyś to też widziałem. Telemarek, mieszkasz w Szczecinie? No, przypadek. No, musiałem trafić kogoś. Ale całkiem dobry burger. Wziąłem tego największego, oczywiście, punkt honoru, wejść i zjeść największe co jest, dałem radę. Tego tam... Bypass on się chyba nazywa? Rozjemca tasiemca? To chyba jego druga nazwa, coś takiego. Wielki taki, Boże. To, ale to lepiej tego nie jeść, bo... jest po prostu tak wielkie, że już potem jesteś tak przeżarty. No ale wiadomo. Dobra, lecimy na Protosa. Diufek, dzięki za followa. Teraz jakbym poszedł, to by jakiegoś normalnego zjadł. Żeby poczuć smak, a nie tylko poczuć smak samego piór mięsa. Tam nie ma więcej niż 400 gram mięsa? Wydaje mi się, że więcej. Ten tego boczku jeszcze jest, tej dobroci, ale to już potem była powolna konsumpcja, nie takie a... Szlafrok SC się ma. Może będę jak Furious Speed łazić i żreć olbrzymie porcje, a potem wymiotować. Znaczy on nie wymiotuje, on tak potrafi, nie? Ja to tak czuję, że zjadł tyle co on, to... Lepiej jakbym to zwymiotował, bo tego się nie da przetrawić. 93 żołdaków mamy? Dawaj żarcie. Przynieś żarcie. Ostatnie żarcie. Gramy, Szwedu Pustek, dzięki za followy i Diufek też. Stany zwitamy. Tak, Szlafrok, gram w turnieju. Proxy Tempest się nazywa? Tylko nie wiem, co jest do wygrania. Czekaj, zobaczmy.
15 za pierwsze, 10 za drugie. Uuu, to ten turniej, co wtedy zgarnąłem 10 dolarów z niego. O nie, nie wpisałem sobie do aplikacji, bo teraz mam taką aplikację, że wpisuję sobie, jak coś wygram. Póki co chyba wpisałem tylko z STK. Takie, a jest! Urwałem. Oczywiście, że znam Knights and Merhunts. Kto nie zna? Pierwszy rzuci kamieniem. Nie, nie rzucajcie. Albo donate'em, o tak. Tutaj chytry streamer musi się załączyć. No go szybko nie pocisnę, bo zagrał adeptki. Cwanie. Czyż jest to minutowa partyjka? Przecież to tam jeden na jeden się na Merhunt zgrał około tak godzina 30. Jak grałem pojedynki. Jeden na jeden. To tak powiem ci, że 30 minut to nie wiem, co byśmy zrobili. Już nie pamiętam builderderów, panie. Będę udawał. O Boże! O Boże! Ani nie zabił probek, ani zabił sentry. O, to jakby wleciał na minę. Pozdro, poćwicz. Akurat miałem perfekcyjnego builda na to, co ja zagrałem, bo wyszedłem stalkerami i mógł mi probek pozabijać. Skorzystał z tego jego strata. Nie ma co odpalać Guardian Shielda na sentry. Jest konkretny. Nie bawi się, widać. Nie będzie i tak łatwa gra, aż tak czuję coś. Trzy gatey. Chyba nie zrobił trzeciej orek, no nie wiadomo. Nie ma zwiadu żadnego, bo nie miał sentry, więc robimy mocnego pusha. Już za moment. Chyba, że zrobi coś ze Stargate'a jeszcze, no ale to tak mała szansa chyba. Nie wiem, czy z sentry nie przegiąłem. Z 5 może nie, a nie 6.
A, nie wyskautował. Chyba, że mało mi obserwatora, to tak też czasem bywa. Myślałem, że mam 16, to probek. Chciałem, że gdzie indziej skręci. Nie zagrał tak źle też z drugiej strony. Tak, 27-28 będzie open bracket IEMA. Teraz ja chyba wybieram. Nie, Honor Grants nie wybieram. A nie, nie, zawetowany. Tak, to zwali też, to też, Newkirk też. To co można, jak nic nie można zagrać? Czekaj, czekaj, bo już co by mapy mi wybierać? Belshir? Chyba tak. Można Belshir, dobra, to gramy Belshir. No Laos to tak właśnie, jeszcze będziesz miał tak pewnie przez dłuższą chwilę, że będziesz wygrywać teoretycznie na lepszych zergów, a przegrywać trochę na słabszych, bo ci słabsi robią jakieś takie dzikie oliny. Musisz trochę poprawić po prostu defensywę. O, Rafał ciśnie, trenuje dalej. Dobra, gotowy, go, go. Hunker of Gods, nie udało ci się zjeść największego kebaba? Z najostrzejszego, nie, najostrzejszego z osoby nie brał. To jest zabijanie sobie... No nie wiem, no to zero, tak jakby jak pali twarz, no to... Ja już nie mam radości z tego, że mi pali twarz. Trzeba się po prostu rozkoszować smakiem. Tym tłuszczem. Gremory, dzięki za followa, witamy. Telemarek. Chyba pod dołem. Oj, to tak szczęście w nieszczęściu. PRP portfel, ale... Cieszy się... No żołądek w sumie się chyba nie cieszy, jak jest takie rzeczy, ale... Ale buzia się cieszy.
Co tak podjeżdżasz tą probą? Jakbyś chciał jakiegoś kanrasza robić. Da się wyczytać z tego, że tak mu ten tył trochę zaciąga. Jak dzisiaj na przykład. Dzisiaj prawie do rowu wjechałem. Potem na jakimś podjeździe, kurde, i to najlepiej na swoim podjeździe. I mogłem do garażu wjechać, bo to tak nie jest taki prosty garaż. Oblodzone całe to cholerstwo. Startuję z jedynki, nie da rady. Z dwójki, no już lepiej, ale też, kurde, musiałem... To już wymagało skilla, a ja nie mam za bardzo skilla w prowadzeniu. No się tam już taki minimalny może się kształtuje, taki początkujący brązik, ale... To jest jednak... No, jak musiałem wjechać z miarę dużą prędkością do garażu, a mój samochód tak, no nie wiem, jest 10 cm zapasu. No dobra, może 15 z jednej i z drugiej strony, to tak nie za dużo. A to jeszcze pod kątem muszę wjeżdżać, to jest naprawdę wyzwanie. No, trochę lusterko ucierpiał, trudno. Ale postawiłem sobie za punkt honoru, że wjadę do garażu tym cholernym samochodem, żeby nie trzeba było go no suszarką, wiadomo co tam się robi, żeby drzwi się otworzyły. Bo to trochę stary samochód, więc ma pewne wady. No niesamowita historia, nawet nie poczuliście kiedy zleciało początek tej rozgrywki. Sick. Ooo, nie trafiłem tego stalkera. No czasem nie trafiam. Łączę z siłownią, to nie jest tak źle? Czekaj, co ja łączę z siłownią? Opel, taki stary Opel z 98 chyba 8, czy coś takiego. Taki naprawdę... Czujesz, że jedziesz! To naprawdę można zmęczyć. Tą kierownicą zwłaszcza, która jest bardzo toporna. Znaczy na lodzie to nie jest, na lodzie to... O! Panie, jak ona kręci! Jak Tony Hawk Pro Skater. Ale już jestem tutaj, tutaj już tylko tramwajami sobie śmigam. Samochód jest tam w garażu, daleko, daleko, daleko. Ale w razie czego wsiadam do mojego Batmobilu i go, go. Znaczy to nie jest mój samochód, nie? Ale mogę sobie go używać ile chcę, to w zasadzie tak prawie jakby mój. Nie wiem po co wleciałem tym warpizmem. Takie, halo, mogę cię zaatakować, czuj presję. On nawet ma blinka. Yeah.
Kurde, taki gra. Jak zwykle moja armia się rozdziela. Potem giną wszyscy. Co? Serio, tutaj też podtekstu się doszukał ktoś? Nie. To było tak neutralne zdanie, jak się tylko da. Indyk mobil. Ten samochód został kupiony za 1500 zł, z tego co ja wiem. Więc wow! Ale jeździ lepiej jechać niż dobrze iść. I zapalniczka działa, i smartfona naładuje. Panie, ja mogę na koniec świata tym samochodem zajechać, jeszcze się nie zgubię. Bo przypomnę, zapalniczka działa, można ładować ładowarką. O wskazówki się mnie pyta. Dałem mu wskazówkę, on się mnie spytał. Powiedziałem mu, żeby lepiej skautował na pierwszej mapie, a na drugiej w sumie nie wiem. Gaju, siema, witamy. To jest Opel Astra Kombi chyba, takie zaklęcie 1.4. 44 konie, bo sprawdzałem sobie ciśnienie w oponach, jakie ma być, bo sobie podpompowałem w razie czego. Bo to dużo zmienia w kwestii spalania. Jak nawet macie 0,4 bara mniej niż powinniście mieć, to tamto spalanie wzrasta o... Chwila, bo ja sobie gdzieś to zapisałem. Moment. Chwila, gdzieś to było. Nie, to jest o ruszaniu, moment. Oszczędność, czekaj. No, klimatyzacja to wiadomo, że wciul zwiększa spalanie. O, zmniejszenie ciśnienia w oponie przeciętnego sedana o 0,4 bara skutkuje 20% wzrostem spalania i 30% większym zużyciem opon. No jeszcze opony się szybciej zużywają. Panie, jak ja mam dla was nie, to ja bym tego streama cały czas oglądał. Nawet jak nic nie leci, to też bym włączał. Jak śnieży. Aż miło śnieży. Powodzenia na IM. 44 konie mechaniczne to rower, a nie samochód. No jest słaby, ale jeździ, mówię. Lepiej słabo jechać niż dobrze iść.
ładowarką, ale do zapalniczki, zapalniczka samochodowa, wiecie co to jest. Karasus, 1, 2, 3, dzięki wielkie za bitsy, no i dzięki za powodzenia. Laos, dobra, podeślij replaya, jak nie mam przerwy w turnieju, to możemy obczaić replaya. Ja mam tutaj dużo takich ciekawostek, bo sobie, wiecie, zapisałem, czytając książkę o prowadzeniu ergonomii, oszczędności i takich tam. To jest niestety stary samochód, więc z pewnych rzeczy wydaje mi się, że ja w nim nie mogę ćwiczyć. Nigdy nie wierzę, że wszystko co wyskoczy ci z Google, ale Mongo to jest ten. To z książki, takiej legit dość. Przez to, że oglądam cię wieczorami, śniły się mojej dziewczynie. O, Jarosik. Jarosik. Co był ten liść ostrzegawszy? Archangel. A, niestety Laos, już mam przeciwnika. Więc to po tej meczu będzie. Na Archangela gram. Trana. No z nim tak będzie właśnie już... różnie, wiadomo. Znaczy, mogę przegrać, no bo jednak Teran. Chociaż nie widzę go... A nie, czekaj. Jest, dobra, jest. Ale tyle marek, o co chodzi z siłownią? W sensie jedzenie kebabów, czy co? Siema, Don Bartkowie, jak witamy oczywiście. No, bardzo dużo zużywa też klimatyzacja, na przykład paliwa. Krajew się ma. Pokaż bicka. A właśnie byłem zdziwiony, bo on faktycznie urósł. I siły też raczej, no raczej miał też więcej. Ale nie sprawdzałem w sumie na niczym jeszcze. Nic nie musiałem dźwigać, ale urósł. Widziałem to, ale nie będę pokazywał, tak się głupio czuję. Jak będę mieć pisiąt w bicy, to wtedy może. Tanio bicka nie sprzedam. Haha, Citox 306 koni mniej niż twój? What? Aha, że mu... O, bo, to co? Co? Je, nie, Jezu. Czym ty jeździsz? Przecież ty nawet gazu nie musisz wciskać. I byś mnie wyprzedził samym sprzęgłem. O nie. Bogacza jedna. A ja tramwajami. Siema Citox w ogóle, witam, witam. No tak, tak, no właśnie wiem, że lepiej być grubym, ale ćwiczyć, tak dokładnie. Coś tam, niż być grubym i nie ćwiczyć, ale też już nie jeść tych złych rzeczy. No ogólnie zdrowie jest bardzo, bardzo dobre. Na razie ćwiczenia fizyczne, a może tak. Lepiej jest wtedy właśnie jeść te niezdrowe rzeczy niż nie ćwicząc, ale to w sumie takie bardzo logiczne teraz jest. Tak, to nie jest takie straszne z siłownią, dlatego właśnie to się ona w końcu musiała pewnie pojawić, albo bieganie po prostu. Sprzęgła też nie masz? No to nie wiem, mi to tak fajnie sobie poćwiczyć tą właśnie płynną zmianę biegu na wszelkie zajęcia, ale może, nie wiem, kiedyś będę na 1A, czyli na samym gazie cisnął. No tam jeszcze pewnie jakiś hamulec jest, podejrzewam. Jak to by używał hamulca, nie? Ale to pewnie wszystko dąży do tego, że już nawet nie będzie można kierownicą operować, bo będzie samo sobie jeździło. Jakiś bot mnie będzie woził. W sumie fajnie, bo będzie można sobie coś tam poczytać w drodze, jak w pociągu. O, ZSC się ma, się ma, witam cię. Zastraszyłeś się, że mnie nie subujesz? Nie, to Twitch zamulił. Jest dobrze, spokojnie. Dzięki wielkie oczywiście. Za potwierdzenie. Nie, to chyba niedawno miałeś ten suba, to by tak nie zniknął znikąd. Trochę niebezpiecznie, bo bez zwiadu gram.
Dobra, muszę się trochę skupić na tego gościa, bo to jednak jest Teron. Nawet Reapera nie... Chociaż na tej mapie Reaper mało popularny. Będziemy zobaczyć tak przynajmniej teatralnie, czy jest proxy, czy nie, bo to takie sprawdzanie takie niepełne. No tak by było, proxy, to chyba byśmy dali radę. Vax 1, 2, 3, dzięki za follow. The threads of fate lie bare. You have not enough minerals. You have not enough minerals. Research teleport successful. Harmonized. Co? To mina była, w życiu bym jej nie zauważył. No nie zauważyłem w sumie. No pej, no ale to już powinien wylecieć do mnie. Tam oszukuję, gra słabiej niż powinien. No jak zwykle mi wyrolowali, no. Ten w ogóle bez zwiadu już robi miny na mnie idealnie. A teraz każdy robi miny. Wiecie, szukam usprawiedliwienia. To jest mina zakopana na dole. Albo i nie? No, albo i nie. To jest bardzo stresujący moment, bo ja tylko chwilę nie popatrzę na minimapę, to od razu wybuchy i eksplozje się zadzieją. No cholera. Dobra, wycofał się. Uff.
time. Co? On je... O! On olinuje! O! No, pewnie, że tak. Wystrzeliło. Jeju! Przez jakieś pół sekundy się bałem. Ale jaka przewaga była. Tutaj w zbieraniu. Tutaj w robotnikach. No nareszcie. Szczepot, dzięki za followa. Gaming by Lazy też dzięki. Czemu takiego grata kupiłem, to nie ja. A poza tym... Każdy jeździ tym, na co go stać. Proszę nie hejtować. Ale mamy świetny pomysł. 200 milionów i kupuję Bugatti Veyron czy coś takiego. Poszukali mnie banda trańskich decydentów. Siema Rambo. Czemu to zrobili? Siema Holcenator, witamy. No wszystkich witam, wiadomo. Teraz on. O! Ja nie zawetowałem Paladino? Czekaj. To jest loser speak? Niech wyjdzie z tej gry, bo jeszcze wyślę replaya. Panie, co to za ustawianie meczów? Ustawianie map? Czekaj. Gdzie jest weto? Nie no, zawetowałem. To znaczy, że mamy mapę. Czekaj. Zasady nie są jasne. Myszka utknęła w tosterze. Kapa. Ty bez kitu. Dobra, jednak ma rację. Czy nie chcę kupić twojego BMW? Ale ja nie potrzebuję samochodu, to jest dla mnie zbędna rzecz. Znaczy zbędny wydatek, to są koszta. Ja nie lubię kosztów za bardzo dużych, zwłaszcza. Jeżdżę tym, bo po prostu, no... pamiątka, że tak powiem, została, no i... można go używać, ale to w życiu. Samochód kupię pewnie dopiero, jak będę już naprawdę, nie wiem...
się nie obejdzie bez niego w żadnym wypadku, albo będzie to dużo, bardzo męczący dojazd jakiś. No zobaczymy, nie? To jak będzie to absolutnie potrzebne, bo tak to wolę to oszczędzać, czy coś takiego. Dobra, gramy kolejną mapę. No tutaj będzie niestety chyba niełatwe zadanie, ponieważ mapa jest mała. Drugie raksy tu się znajdują. I trzecie. I co ja o tym mam myśleć teraz? Nie wiem. Co to za taktyka jest? Nie wiem jak... Nie wiem co mam robić, zgłupiałem. Nie wiem. Pewno muszę te jednostki warpować. Myślę, że Stalkera zrobię zamiast jakiegoś tam Marauder. Ty, a on nie gra Mass Reapera przypadkiem? Ty, ej, to może być Mass Reaper. Ej, to może... To musi być... O, fuck! Ty głupcze, możesz na to przegrać teraz. Do siebie mówię głupcze. Dramat, to jest dramat. O panie, no to teraz zwarzywiłem. Już drugi raz chyba przegrał nawet na tej mapie na Mass Reapery. Yes. Czemu on walnął minami w Mothership Core? Jezus. Stres. Dobra, nie mikrował jakoś kapitalnie. Co nas ratuje? No jednak przejechał. Myślałem, że nie przejedzie tam, gdzie dołem. Oj. A bo tu pewnie wskoczył, kurde, jeszcze tu można wskoczyć. Ciężka gra. To będzie.
Kurde. Już zginąłem. Ciekawe, czy już mamy diwaki. Nawet obserwatora nie zrobiłem. No kurde! Oj, źle. A, wiedziałem, co chcę zrobić, ale nie zapobiegłem. Jakie oliny on ćwiczy. No co, liberator mnie walnął. O, tu od góry jeszcze coś biło. Nie! No, źle to wygląda. Bez upgrade'ów. Rozłożył się. Thank you.
Where do our enemies lurk? Field depleted. I am Warpfield Uricorn. Time for battle. No kiedy ją zrobić upgrade? Jak ja cały czas jestem pod taką presją, że to się nie mieści, no. On też chyba olinuje. No nie. O fuck, nie jest dobrze. Super force fieldy! No kurde! Jakie to było? Imba otwarcie. Ale jak ja mogłem nie skumać, widząc trzy raksy, jeden gaz i drugi gaz po nich, że to jest Reaper. O. Smutek. O, Lazar nagle zachciał trenować. No smuteczek, smuteczek, ale miał farta z zagraniem. How is your win retro z EVP Little One Xenoforms? O co chodzi z Little One pociskiem? Pa. No, zloty się dodaje przeciwko tankom. No i tak, nie wiem, chyba powinienem w Disruptory przejść szybciej może jakoś, ale to i tak było beznadziejnie cały czas, proszę cię. Nic się nie dało. Dobra, mapę mogę wybrać. Na Terrana jaką ja mapę mogę wybrać? Honor Grounds? Myślicie? A, zagramy sobie dłuższą grę, skoro on tak lubi olinować i presję wybierać. Master się ma. Jakim polipem? Archangel to mój przeciwnik. Daybreak. Nie, nie, nie ma w turnieju Daybreaka. Dark Xenia. O ta, na ogół komunikację miejską jak gdzieś jadę, ale i tak rzadko jeżdżę. 207-konne BMW by pasowało do mnie Rambo, widzę, że próbujesz zareklamować. Ja wiem, żeby fajnie się jeździło, na pewno, ale no to wiesz, no to nie jest warpizm, że jest za darmo, jak się już tylko go kupi. On ma, wiesz, ładowanie, znaczy ten zasilanie energetyczne w pakiecie i ludzika tutaj, co? To nie Tesla, że jeździsz sobie praktycznie za darmo. Albo Storm, też mógłby być teoretycznie, no. Szukam pracy jako absolwent, to kiedyś pewno będę szukać, ale jak coś będzie fajnego we sporcie, fajnego w sensie z perspektywą fajną, no to... To się zainteresuje sportem. Ale to tak z reguły chyba w Polsce nie wygląda, że jest jakieś miliony są we sporcie. Znaczy są, ale to tak... Podejrzewam, że dla wąskiego grona osób. No, zobaczymy. Ale tak, mogę gdzieś sobie pracować jako jakiś informatyk, programista, może nawet kiedyś. Może tak będzie. Póki co gram w grę. You have not enough minerals.
Znowu trochę spóźniłem pylona. Little Wanda, dzieci się stosuje? O. Nie wiedziałem. No czemu go nazywać dzieckiem? Krawcze wiek jest bez większego znaczenia. Flash był mega miazgaterem, jak już 14 lat miał. Life też. Z drugiej strony Nesty, 27 lat i też wygrywał GSL-e. I miazgował. Whitra jeszcze starszy, a przecież też miał bardzo dobre wyniki. W Wings of Liberty. Glory to the daily. No, bez jaj. Jaki progamer jeszcze uratował? No co? Nie! Ona nie załączała się w tym miejscu. Jaka to jest kpina. Ona nie miała prawa się tam uruchomić. O nie. Here we go again? Będziemy ją sobie sam zabijać na dodatek, jak wylatuje ze Stargate'a. Znowu ciśnie tego Olina. Niemożliwe, no po prostu ci teranie wlatują w najbardziej jakimś przypadkowym momencie i to wchodzi. No nie, jaki on nie fart. To jest nie fart stulecia. The first born shall persevere.
Takie dobre skany rzucę. I tutaj już klasyka, supply block w najważniejszym momencie. Nie, te twoje oliny to takie 2 na 10 gościu są. Te kumulacji farta z początkowej fazy gry to on już powinien to wygrać. A nie wygrał! Chcę zauważyć. Tak jest bliżej niż być powinno. Miny tak groźny przeciwnik. Thank you.
Kurczę, za dużo straciłem. No nie wierzę, same Meriny mnie zabiją? To się w ogóle może tak skończyć? Nie, nie, tak być nie może! O nie! O nie! Okej, trzeba kolosy dodawać. O nie, 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 nie! Po prostu wychodzę chyba. Nie! Ja pierdzielę, gość nigdy nie zrobił trzeciej bazy, tylko pewnie przeleciał orbitalem i wygrał. Co za smutek. Lazar będzie grać za 5 minut. Tak, powinienem Storma zrobić, znaczy i tak by się nie zdążył skończyć. Albo ewentualnie kolosy. Ale szybciej powinienem to zrobić. No dratwa już powiedziałem, siema 1 kilo. On przegrał, ale wygrał. Magia. Jeszcze replaya sobie zobaczę, jak 5 minut ma laser. Replaya za bardzo nie ma, a nie, dobra, jest. Manokunta, dzięki wielkie za 5 miesięcy. Suba, witam, witam. No i 1 kilo też witamy, David, hell, siema. No masakra, już było wygrane. O, dobra, już nic nie może zrobić. No jednak może. O, to boli przegrać na takiego lampcza. Wiktanku już tak 3 razy mówiłem, nigdzie nie pracuje. Teraz pracuje on, jest dobra odpowiedź. Ja pierdzielę, ten drop to już w ogóle 9 probek, to takie oddanie mu free wina praktycznie było. O Jezu. W sumie mamy taką samą liczbę probek i tak dalej, no to... No, większy limit jeszcze. Teraz w miarę wyrównany. No nie wierzę. No już teraz jest... A nie, w sumie to teraz nie jest aż takie wyrównane nadal. Drugiego eBaya zrobił. 2 eBaye na 2 bazach. Nigdy trzeci nie zrobił. Nie, nie, nie. I to jest smutek. Aha, teraz postawił. Jednak nie przeleciał. Replaya? No to teraz dawaj szybko, zanim laser rozegra swój tam mecz ladrowy. Wykrzyknik interfejs Gaming by Lazy, będziesz mieć tego obserwatora, powiedzmy, turniejowego, ale to jest po prostu, no, nakładka. Zesna Biana było i Zesna Alive'a? Czemu ja tego nie... Aha, nie, bo dzisiaj byłem poza domem, to nie miałem tego... Ale David Hell, jak masz linka, to ten, ja z chęcią obejrzę sobie to. Dobra, witamy Greyhat. Boż, przegrać na takiego pierożana. A teraz bym grał na Belorda i miałbym znowu finał. I kurde, no mogło być $10, chlip. $10, tak po prostu. Psz.
przeszło przed nosem. W sumie nawet 15 mogłoby być, jakbym wygrał, bo jest duża szansa, żebym całość wygrał. Nie, na jakiegoś Archangela, nie, nie, nie. Tak, będę jeszcze tak jęczeć przez chwilę. No Laos, podaj replaya szybko, to obczajmy i lecę za Lazerem pogram. Lazer chce pograć przeciwko Olinom. Cholerny Terran. Starka 2 za trudny, za skomplikowany. Poszli na Rocket League, Lelo, CS'a i GTA. Halucynator, jak tu mieć kolegów? Nie ma Monokunta, dzięki jeszcze raz. Choi, pow, siema. Poka, witamy. Cytrynkowiec, siema. Jak gram Nexus First Zerga, to kiedy skautować najlepiej po Gateway? Spoko, David Hell, szukaj, szukaj. To jest ważny replay. Pomożesz mi w ten sposób usprawnić PVT. Darksenio, ale to właśnie większość teren gra Marauderem. Zagrał Meriny, bo widział, że ja na nie mam kontry i przez chwilę nie mogłem jej mieć. Znaczy, adepty są teoretycznie czymś tam, ale nie są wystarczająco dobre, jak Merinów jest dużo i ma dobre upgrade'y. Potem, właśnie wiesz, Lazer jeszcze coś tam gra. Uff. Sebastian Puzon, dziękuję bardzo za suba. Jak to się stało, że doszedłeś do wysokiego poziomu w tej grze? Grałeś i wszystko ci przychodziło naturalnie, gra sprawiała ci radość i sam z siebie patrzyłeś na replaye. Czy może w pewnym momencie stwierdziłeś, że chcesz być w tej grze dobry i zacząłeś na siłę skupiać się na własnym rozwoju? Na siłę to bez sensu grać w grę komputerową. To jest bez sensu, no to jakbyś, no to tylko jak ci to sprawia jakąś tam przyjemność, to dochodzisz do jakiegoś tam poziomu i możesz grać. Znaczy, można się zmusić, wiesz, można, wiesz, ale to równie dobrze mogę zbieranie opon potraktować na poważnie, czy tam handel oponami. Też myślę, żeby był większy przychód i kiedyś jakaś duża firma, no skupianie się na siłę w grę, no to bez sensu jest. Ci się nie podoba gra, to w nią nie graj, no. Dobra, gramy na Lazera już. U mnie to było tak, że co, no grałem w StarCrafta 1. No i byłem słaby, oczywiście na początku każdy jest słaby. I pewnego dnia, tam jakieś tam fora sobie czytałem, coś przeglądałem. Przypadkiem, nie wiem, pewnego dnia zacząłem też szukać w internecie na temat StarCrafta i trafiłem na kilka for. SC Arena, Arena chyba coś takiego było jedno. Inne to oczywiście Networks i jeszcze coś chyba jeszcze tam było, no ale nieważne. I z tego co pamiętam na Networks było kilka buildorderów i tak wtedy został we mnie zasiany ten pomysł, że są takie rzeczy jak buildordery. Gdzie wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to się nazywa buildorder, tylko że o ktoś ci tak można sobie rozpisać budynki i że dużo
robotników, coś takiego. Niektórzy robią jakieś takie dziwne rzeczy, których ja nie robiłem. I... No i tak sobie trochę potem i tak grałem taki tryb bardziej jak salon gier, nie? Ja bardzo długo w StarCrafta 1 grałem tylko taki salon gier, czyli umsy tak zwane. Jak się na to mówiło w StarCrafcie 1 i... No i byłem taki właśnie średni gracz, a potem ja jakoś tak z tymi tam gościami, co zapoznałem sobie na Battle.necie, usłyszałem o czymś takim jak ICCUP, czyli ICUP, nie wiem jak to się wymawia nawet. Czyli prywatny serwer StarCrafta 1, tam chyba jakiś rosyjski, czy nie wiem jaki on tam był, ale dużo dobrych graczy tam było, no i w zasadzie tam się głównie gra skupiała wokół 1 na 1, no czasem też 2 na 2. Były rankingi, było ten wszystko fajnie, no i co najważniejsze, tam o wiele lepszy ping był, bo w StarCraftie 1 jak grasz na normalnych serwerach, to zanim wydasz, no znaczy między tym jak wydasz jednostkę komendę, ona zareaguje, to bardzo dużo czasu mija. Na tym serwerze jakoś tak to porobili tak zwany launcher, czyli program, który odpala jest StarCrafta, i on jakoś tak robił, że to opóźnienie było bardzo niewielkie i no fajnie się grało. No i jakoś tak się trochę zainteresowałem bardziej 1 na 1. Też było dużo grania 3 na 3, 4 na 4. Aż w końcu właśnie te 1 na 1, no bo kiedyś się bałem grać 1 na 1, nie było to zbyt przyjemne doświadczenie. Ale potem jakoś mi się zaczęło podobać, no i w tej jedynce trochę pograłem sobie 1 na 1, mniej więcej 2 lata z przerwami. No ja specjalnie dobry nie byłem, ale no jednak progres czyniłem. A dlaczego czyniłem progres? Jak to się, bo to w sumie jest twoje pytanie. Otóż, jak tak sobie czasem zaglądałem na te fora różne, to nagle się jakiś taki temat pojawił, w którym jeden gościu został oskarżony o maphaka. Historia prawdziwa, nie? Taki, jak się okazało, to jakiś bardzo dobry gość był. Mistrz się nazywał Legendtos. Legendus Protossus, nasz tutaj po prostu mentor, pokerzysta. No wszystko. To jest po prostu człowiek, no, fantastyczny. Tak jak mówię miazga, to od niego się wzięła miazga. Miozga. To jest fantastyczna osoba. No i... Dobry pokerzysta też właśnie bardzo. I jak się pojawił ten temat o oskarżeniu go o maphaka, coś tam go oskarżył, to on zaczął nagrywać filmiki na YouTube'a. Z pierwszej perspektywy, czyli tak jak teraz wy oglądacie, to on tak zaczął nagrywać. Jak tak zobaczyłem jak on gra, jak sobie porównałem z tym jak ja gram, no to dobra, spróbujmy zagrać tak jak on, czyli tak szybko się przełączać, skakać między bazami, nabijać APM-a. No i zacząłem tak grać i... Znaczy, pierwsza rzecz jaką od niego wziąłem to był Build Order. On grał Nexus First, czyli Nexus pierwszy i dopiero potem cokolwiek innego. I to już mi tak bardzo grę zmieniło, że ja w zasadzie jak zacząłem grać 2 na 2 na tym swoim obecnym poziomie, to zacząłem wygrywać sam na tych dwóch graczy, a kolega tylko musiał przeżyć pierwsze 6 minut gry. Ale to nie byli jacyś dobry gracze, ale to już był dla mnie szok, taka różnica, nie? Jak grałem ten Build Order z Nexus Firstem 2 na 2, no trochę ryzykowny build w sumie, ale wtedy tego nie wiedziałem, ale i tak wszystko wygrywałem. No i jak zacząłem tak sobie podpatrywać niektórych, to właśnie okazało się, że to ma duży sens i no w sumie to z grubsza tak wyglądało, bo już potem zobaczyłem jak on tak, nawet nie wiedziałem, że można Shifta używać w tej grze. Do czego służy Shift? A tak zobaczyłem, że on zaznaczył dwa stalkery, dwa draguny, które są daleko od siebie. I tak mnie to zaintrygowało, więc zacząłem kombinować jak to zrobił. Dobra, bo na autopilocie jechałem, nie wiem co gram, a na Lazara gram, który chciał coś tam poćwiczyć. Więc skupmy się jeszcze tutaj, na tym meczu może, bo to no z grubsza to tak właśnie było. No i potem wyszedł StarCraft 2, ale ja się tak od razu na StarCrafta 2 nie przysiadłem, bo jeszcze w Tibie grałem sobie. I od lutego 2011 w dwójkę grałem. No tam co, podpatrywałem najlepszych pro, coś tam samemu starałem się wymyślać, no bo wiadomo, że jak gra jest świeża, to wszyscy nie znają najlepszych buildów, jakie tylko są, więc no. Trochę kombinowałem, trochę tak sobie brałem od innych, coś przerabiałem, takie rzeczy. No i w sumie do dzisiaj nawet tak w miarę robię. Chociaż teraz już mam minimalnie więcej inwencji twórczej, swojej własnej. Kurczę, ja miałem grać Crazy Oliny, no widzisz, się rozgadałem i to nie jestem w stanie. To nie takie proste. Thank you.
Let us begin. We serve. Let your will come back. Give us your command. Our fates are the threads of fate lie bare. Let us. How can I aid you? Tutaj powinien tego i twoje zrobić. Extrapolating strings. I see. It is destined. Research complete. I return to serve. Out. You must place that in a pot. You have not enough mineral. Ciężko było tą bitwę zagrać gorzej. No szkoda.
No dobra, pierwsza mapka, to może koniecznie będzie taka dobra. Bardzo źle, zaraz będą Broodlordy. No nie, on mnie zabił je. Cholera. O Boże. Tak miał być, trenerze. Czy upgrade'ów nie mam? Dobra, jeszcze raz. 1 000 000 wyświetleń na Twitchu? Wow. Tyle osób już widziało. Przynajmniej przez jakieś sekundy. Dobra, gramy dalej. Spoko, Davidka. No tak by zespoilerowo to by nie przeszkadzało. Opowiedz jeszcze raz, bo zostałem przy pewnego dnia. Zaraz sygnał. Hater? Ile opowiadałem? Nie urzekła was moja historia? Dzięki Witka za linka. Sorry of my life. Prawie, że. Krótka story, ale story of my life. Pewnego. You must construct additional pylons. Dobra, gramy dalej. Sorry, jak na coś tam nie odpowiedziałem, nie odpisałem, ale wiadomo, trenujemy z Mikołajem. Spoko, David Hell. Może dobrze, że nie gram tej imby, którą zagrałem na nercie. Lazar nie wie, czego się powinien spodziewać. Ja go wyeliminuję z Katowic. Prawie wicemistrza świata. Nexus Firsta? Możliwe, że zagram. Canon Rusha nie bardzo. Your
A to inna mapa chyba pod Nexus Firsta prędzej. Mam pytanie do ekspertów odnośnie balansu. Dobrze trafiłeś, to jest sami eksperci. Ty serio? Mam złego wola? Słabo mi tu idzie. W ogóle nie gram tego, co chcę. Nie do końca. Give us your command. Glory to the Daemon. To glory.
shall we? Yes. Glory to the Daylord. No kurde, laser. Dawaj sobie siano. Przecież no bez sensu. Nie miał mnie prawa tu złapać i tak wychodzić. No dobra, może miał prawo tak wychodzić. Szkoda, że tak wyszedł. Siema Coleris. Dobra. Siema Evi 1, 2, 2, 3. Grałem i na Realu i na OTS-ach. Dobra, teraz się jakoś będę musiał skupić, żeby to wszystko wyszło. Tak, PvP Skytos ma sens, potwierdzam. Ale w late game bardziej, bo tak szybko go zagrać za bardzo się chyba nie da. Zresztą też trochę zależy od mapy. Co ze mną dzisiaj jest, kurde? Znowu trochę taki zmęczony jestem, ale dobra. Teraz już nie ma wymówek, postarajmy się zagrać na mapie jak potrafimy. Mam już w głowie ten all-in, który zagram. Bo Lazar chciał, żeby na niego grać all-in i takie dzikie zagrania, no co? Zobaczymy, czy teraz da radę. Paranoida jest zebranie zergów. Ciekawie, no Nercia tam się z Paranoidem znają, to bym się nie zdziwił, jakby trochę tam zerkał i dawał jakieś rady może. Oldschoolowy build pójdzie. Czy oldschoolowy? No dalej aktualny oczywiście, ale rzadziej używany już. Co ja dzisiaj z tym wallem mam? No cholera. Mam bardzo niedobrze z tym wallem. Dobra, laser może nie wykorzysta. O, muszę sobie wbić do głowy chyba jakoś mocniej, że on takie coś może zagrać.
O. Muszę robić drugiego pylona w innym miejscu. Zresztą ten build ma właśnie to jest to. Chociaż może grać jeszcze innego builda, który by może do tego nie dopuścił. Dobra, moment. No właśnie, spacer to powinienem robić na brzegu bazy pylona. Dokładnie. Dobra, sorry. Jedziemy dalej. Właśnie mi o to chodzi. Zagrałem kariery Forajur, wygrał dronując. Była mowa o PvP chyba. Dobra, jazda, jazda. Sorry za tą poprzednią mapę, ale no. Muszę albo inny build order wybierać, bo ten jest jak widać wadliwy na szybkiego dropa. Guru też takie coś czasem robił i też mu nieźle wychodziło. Rozegrajmy trochę może jednak lepiej, już mówię to po raz kolejny. Trochę się ożywiłem na lasera. Janki stream, jaki cel sobie ustawić na początek? What? Jaki cel? W marzeniach jest kosmicznie wielki projekt? A, pewnie o jakichś aplikacjach mówicie, coś takiego. No ja też mam kiedyś stworzyć coś, ale to odległa przyszłość, tak. Najbliższe 15-20 lat pewnie. Może się tak życie jakoś dziwnie potoczy, że jednak nie. Bo już będę mieć miliony. Nie, jak miałem miliony, to ja tak bym zrobił, bo chcę sobie zrobić. A w sumie tutaj też może dropować te linki, to jest takie niby odpowiedź, ale też nie do końca. Jak zwykle błąd. No co jest, kurde. Dobra, spróbuję innego builda. Let
awaits. We serve with pride. Portala! I am here in the shadows. You must place us in a power field. Give us work. We are one. Where shall we march? Faith before fear. You require more Vespine. I am the voice of the Eclipse. Let your... You require my skills. Think that I am cold. Naja. Nie wiedziałem, że on na speedzie jest ten Overlord. Myślałem, że on powolnym go zrzuca. No to muszę raczej robić... Nie, no da się skontrować, spokojnie da się, tylko ja muszę chyba jednak Mothershipa robić. Nie wiem, może powinienem robić. Ja się myślałem, że Nip to bronił, po prostu Stalker chyba też z promami takie dropy. No, spróbujmy to przeżyć może teraz. Siemamy za Mir. Nie, ale myślę, że i tak trzeba grać Mothership Core na to otwarcie lasera. Bo on potrafi z tego Oliny też zagrać. Więc i tak według mnie trzeba robić Mothership Core. Taką myśl miałem, że może ten Stalker coś zmienia, ale to by musiał być Overlord bez szybkości. Kurde, teraz to człowiek ma takie dylematy, gdzie zrobić drugiego pelona. Wydaje mi się, że jak ma Mothership Core, no to powinienem w linii mineralnej go zrobić. No bo mogę overchargem coś pobronić. Siema, kurpi, witamy. Może bez zelota robić? Zelota jest bez sensu. Your probes are under attack.
te linki to nie powinny chyba tutaj aż zabiec. Prezent, prezent. O, cholera, ja też trochę zepsułem. Jestem, już tylko czekam, nie? Prawie idealnie. Obserwujesz mnie? No, nareszcie. From the shadows I come. O, no spróbował. Kurde, jakie głupie błędy. O. Ginę od lingów. Nie zostawiłem tej adeptki, a powinienem. I warping do trzeciej, a nie do naturala. Ten po detekach. A, dobra.
Kurpi, jak zaczynasz zdanie od nie obrażając Indiego, to na pewno mnie tutaj obraziłeś. Jak pocisnąłem wczoraj lasera na ladderze, to cicho wszyscy byli. Witty fat, siema. Czy dzisiaj oglądanie powtórek będzie? Nie, bo z laserem mogę poćwiczyć, to ćwiczę z laserem oczywiście. Rincewind XX, dobranoc. O, suba, to dzięki kurpi za suba. Ale to się nie... Spokojnie! Nie obraziłeś. Mi ciężko jest w ogóle obrazić. Tak. Żebym się faktycznie obraził. No tak to jest, jak się nie traktuje życia poważnie i gra się w grę komputerową cały czas. Dziękuję bardzo. Kowal się ma, witamy. PvP nie powinienem ćwiczyć? Nie, na Zerga też. Myślę, że tam jest szansa spotkać. Może nie za dużo, ale jest. Ja tym wbrew pozorom tak ogólnie ćwiczę StarCrafta. Nawet grając na Zerga można w pewnym sensie poćwiczyć coś na Protossa, na przykład w kwestii kontroli, nie? Gro jest... no, inne jest na Zerga niż na Protossa, tak jakby. Inne jednostki tam, inne jakby podejście, ale... Ale właśnie. Mikro to mikro. Głupio nie zasubować, mówisz? O, idealnie. nie ogarnąłem próby przez chwilę. Heder nie zagra raczej. O Boże. Adeptka nie miała się przeszejdować. Wszystko widzi, wszystko. Dobra, zagram tego Olina, którego miałem zagrać wtedy. O ile nie przegram. Chociaż na Elazera to się w ogóle wydaje słaby patent, bo... Bo on gra dużo lingów, ale jeżeli będę mieć dobre mikro, to damy rap. Yes.
Your warriors have engaged the enemy. The darkness rides. I am the darkness. I sleep. Indy. Co ty robisz? Ojej, zapomniałem jeszcze zakolejkować tego, co miałem zakolejkować. Z obserwatora trochę słabo, nie? Nubie, ale tak by raczej obronił. Czemu Stalker nie adepty? Bo ma ten dostęp do Bane'ów i wtedy Bane'y dość mocno to miazgują z Ravagerami. A w takim wariancie według mnie ma to sens, jak Stalkery trochę absorbują, a Archony starają się to posprzątać. Dobra. Gigus, siema. Oj, ciepłego witamy, witam. Szanuję zergów. Ja ludzi szanuję. Zergi to tylko takieś tam cyferki. Chyba na Lazara nie wypada nigdy grać Nexus First, o taką miałem myśl, ale on gra takiego builda. Chociaż może. Może i się da wybronić. To się Lazar zepsuł chyba.
Lazar mówi, że coś zepsuł. Bo ten probe blok się nie powinien wydarzyć. Najwidoczniej. Po co oznaczam probki z raz na minutę? Tak, dokładnie tak jak czytaczamy odpiszą. Trzymamy tempo, szybko gramy. Krystianus trzyma. Ćwiczę, tak, cały czas ćwiczę. No powinienem w sumie innego walla grać chyba, bo ja gram tak jakbym tą ekspansję próbował zająć. Trzeba zmienić walla. Zbudować go na nowo. I sprawić, żeby Lazar za niego zapłacił. Figo Fago? Nie wiem kto to. Figo to mi mówi o tym piłkarzu, kiedyś chyba był Luis Figo, czy jakoś tak. A chyba niepotrzebnie gram Mothership Core. No ale trudno już jak zrobiłem, no to zrobiłem. Give us your command. We serve with pride. You must place that in a power field. Let your will be heard. Let your will be heard. We serve with pride. You require more. Ja nie grałem w tym buildzie więcej adeptek? Na pewno? Nie, raczej nie. All right.
shadows I come. Przewidziałem tę sytuację. Dlatego jest ten pylon tu na górze. No to już nie przewidziałem. Dobrze. Uznaj moją władzę absolutną, a zjednoczymy nasze siły. No nie. Lazer, dałbyś sobie kurde spokój z tymi mutami. A jak ja nie lubię grać na te muty. Tak wielu fajnych zergów jest, nie? Nercio gra sobie Hydry i wszystko jest fantastycznie. Ten ci wyjedzie z mutami i koniec zabawy. My charge, Lord God.
comply. You have not enough minerals. You have not enough minerals. Your foes are under attack for ice. Chyba robi więcej tych mutalisków. Szans teraz na mutę zrobić comebacka. Snut robi 7! Nie więcej! Razor, czemu wykorzystujesz te imbę? No ale dobrze gra Razor, tak jak zergi powinny. No imba. Sitleto, dzięki za hosta. Reproduktor? Czy wygrałem dzisiaj? Nie wiem, chyba nie. Okej, Lazar na chwilę ten poszedł się ogarnąć na 5 minut. Zaraz może będziemy dalej grać. Siema Draymond. Pozamiatałem over. Aha! No ale to chyba wyświetlenia na Twitchu. Ale to możliwe, że to są jakieś unikalne wyświetlenia na Twitchu. Bo chyba wszystkich kiedykolwiek nie zlicza. Kwestia wytrwałości. Ciężki przeciwnik. Muszę lepiej skautować na Lazera, żeby takie muty też wychwycić. I to jest zawsze problem, czy zagrać Stargate, ale jak nie zagram Stargate'ów i ktoś zagra z mózgiem tak jak Lazer teraz, to zrobi więcej mutalisków i ma w zasadzie super sytuację. Mega, naprawdę. Taki build jak mój to jest dobry na zergów, którzy jakoś nie przepadają za mutaliskami. Ale też ten scout powinien być lepszy. Sentry nie wysłałem, nasze Phoenixów nie wysłałem na zwiat. To pewnie trochę kwestia zmęczenia. Nie ma grześ 15. Dzięki za hosta, właśnie Sitleto. Kiedy Classic Music Stream? Jak zdejmą z nich prawa autorskie. Klawiaturze mechanicznej Black Widow 2014. Jak się dobrze gra, no to na pewno. Belu nie, znaczy znalazł, ale taki bardziej kości. Niby znalazł. Marcello i Tubi. Się czułem dobrze na tego zerga. Mm.
Sorry. Wstałem 8.20 dzisiaj. Szok. Może jutro będzie powtórka. Trochę mniej jutro będę podróżować, więc powinienem być mniej zmęczony. No chyba spadł. Tak myślę, że na Elazera to... Nie wiem, co by było mega dobre na Elazera niestety. Nie mam pomysłu jakiegoś dobrego, ale pooglądam, coś pomyślę, pokombinuję. Może jutro świeżym okiem spojrzę i będzie lepiej. Ale wiadomo, że zerkimba, no. Na słabych zergów czasem trafia. Siema Misatov. Nie, jeszcze chwilę będziemy grać z Elazerem. Laser gra takie makro, że masz 8 lingów w czwartej minucie. Taki makro gracz. Nie, 12 pulem też go myślę, że mnie pocisną. Jakbym pocisnął, to może tylko raz. Jakby akurat zagrał dwie hacze przed pulem. Kiedyś takie buildy nawet były. A to Zerg zrobił, znaczy ten, Laser zrobił tak na nercie chyba na Blizzconie. Dwie hacze przed pulem i to jeszcze z goldem. Coś takiego chyba. Dobra, gramy dalej. A to przejdą te hedry, myślisz, Draymond? 90 punktów życia zamiast 80. Siema Grześ, no dobrze całkiem u mnie, nie narzekam na nic. Okej, trochę narzekam na moje ustawienie pylonu w naturalu. Mogłem tutaj zagrać Nexus Firsta. Chyba krzycam. Tu jest Adept Phoenix, to wkurza Lazera takie zagranie? Wydaje mi się, że ten Lazer to nie ma problemu z czymś takim dużym. Ale jakbym zagrał Nexus Firsta, to taki byłby mój plan mniej więcej właśnie. No znowu wygląda jakby chciał zagrać takiego dropa szybkiego. Trochę Cybercora spóźniłem. Czy jadę na całym, czy wracam w niedzielę, czy wcześniej? Nie wiem, nie mam pojęcia. Będą Polacy grać, to myślę, że będę w spotku i tak dalej. Może będę tylko przez jeden dzień od 3 do 5 w jakiś sobie wybiorę, czy nie wiem, no zobaczymy. Jak będę, to będę. Persevere.
serve with pride. We await. Where shall we march? Ire. We serve with pride. Let your will be heard. Glory to the dead. You have not enough minerals. Combat awaits. Forward! The firstborn shall persevere. Teraz ty zagrał tego builda? Okej. Build pewnie nie jest fajny dla Lazara, też dlatego, że ciężej mu robić wtedy te swoje dropy, ale też się da, myślę. Soft data.
to our enemy. We away. Anan Koko. I will comply. For honor. Understood. On the wings of justice, I stalk into the stars. Azul to Templari. You have not. No bez jaj! Ja pierdzielę. Po prostu. Idziesz na bitwę, nie? Nie masz najważniejszych rzeczy, kurwa. Dzidy zapomniał. O, to boli. To boli. Jeszcze obserwatora też nie zrobiłem, no też dobrze mi poszło. Zaraz dzisiaj chciał tej gry, a nie wczoraj, czy... Nie, wczoraj też było źle. To przedwczoraj. Spirit.
taki bodzen gdzieś, masakra. Szybki jestem, też jak jakiś taki kartofel zakopany. BDJQPEE, ile miałem lat nagrywając poradniki? Ile lat miałem nagrywając poradnik? To nie wiem, tak z 20, 19, zależy który, 21 też. Wyglądam bardziej staro, no dzięki, za dobre słowo.
Dobra, może jutro z Lazarem jeszcze pogramy, ale ja to tak widać, że ja dzisiaj gram tak słabo, że lepiej tego nie kontynuować. Trajmon. Coś o lotniskowcach. A nie, to nie, to nie nic. Aha, replay Lausa. Dobra, to jeszcze replay Lausa. Ale gdzie ty go wrzuciłeś? Czekaj. Okej, okay, mówi mi, że nie zapomniał o repku, ale ja nie wiem, gdzie ten replay jest. Aha, chyba, że był link na czacie gdzieś. Laus. No nie widzę go. Czemu go nie widzę? A, dobra, jest drop SC, dobra, miałem go zapisać, już sobie zapisałem. Wiem, że Lausa nie ma, ale napisał, że na YouTubie zobaczy. Dobra, obczaję to i pewnie już pójdę sobie. Już nawet jest godzina odpowiednia, ale po prostu, nie, ja muszę... StarCraft jak nie jest się wypoczęty, to nie ma co siadać do poważnej gry. Taka padaka. To czemu mnie zachęcasz? Dobra, Laus gra na jakiegoś Grimlandii. Zwiat po gatewayu. Jakie szybkie lingi dostałeś. Teraz wyskautowałeś nawet te bardzo szybkie lingi. No i co, robisz teraz zloty od razu. Drugi gaz opóźniasz, do pierwszego dobrze jest wysłać tak, żeby były trzy proby. Najpierw Cybercore, potem zelota. Nie robisz proby. No zelota teraz. I chronobus na zelotę. Myślę, że powinieneś to wejście zablokować. Albo zrobić tak, żeby to było... Albo zrobić, zobacz, Cybercora tutaj. I to by było przejście. I w tym przejściu tymczasowo byś ustawił tego pylona. Tak, żebyś kupił sobie czas, zanim się zelota zrobi. Czyli tutaj Cybercore, tutaj pylon. Jak się skończy zelota, anulujesz pylona. Kilka probek też musisz wyciągnąć tak z 5-6 i byś te lingi spokojnie obronił. Potem drugi zelota, Mothership Core, adeptka i możesz mu trzecią bazę anulować z kontrataku. I tutaj trochę tak, no słaby ten wall. Troszeczkę. A w ogóle też trochę ten wall tak jakby od początku jest nie do końca tak jak być powinien według mnie. No a teraz jest słabo, bo on ci może zloty otoczyć, ale dobra, no wyciągasz proby, też tak się powinno. No i teraz z zlotą. No, starasz się mikrować z tymi probami, coś dobrze jest. Drugi zelota się robi, robi. Mothership Core teraz, robisz, dobrze. No. Czy nie przejmuj się tym, żeby zelota był w wallu, prawdę mówiąc. Widziałeś, że on nie miał gazu wtedy, jak przyjechałeś, więc szybkich lingów nie będzie. Ale tym zelotą to powinieneś tutaj wrócić. Znaczy, w sumie może i tu się kręcić nim, żeby ci pylonów nie pozabiją. Bo to też jest ważne. No i teraz się zrobi drugi zelota, nim tutaj bardziej stań. I Mothership Core już tu powinien wyjaśnić wszystko. Nie, dobrze się bronisz całkiem. Tylko no jednak straciłeś trzy proby, to tak. Wiadomo, można by mniej. Tego pylona powinieneś zoverchargować, żeby mu Overlorda zabić. Chociaż możliwe, żeby wtedy tego zabił, ale to mała szansa. Nawet jakby zabił, to by się za dużo nie stało, bo byś supply bloka nie miał. Więc jakbyś mu Overlorda zabił overchargem, to by było dobre. Cały czas nie zbierasz trzema probami. No i teraz tak, adeptka i możesz go kontratakować. Aha! I staraj się też nigdy na siłę tego overcharge'a nie używać, nie? Można by tego overlorda zabić, ale według mnie lepiej jest spróbować taką kontrę na wypadek, gdyby on zrobił kolejną haczerkę. Ale akurat ten nie robi, więc... Częściowo dobrze dla ciebie. No, teraz robi. Może jakbyś tam dojechał. No, ale no... Wiadomo. Aha, jak zrobisz pierwszą adeptkę, ona też tam leci i dopiero druga zostaje do defensywy przed tymi lingami. Ale to, co zrobiłeś, też nie jest jakieś strasznie złe, że zostałeś w bazie. Bo wiadomo, że on tymi zerglingami by mógł poczekać, jak ty do niego polecisz, wtedy on by ci skontratakował proby. A
A WWRX siema, no jeszcze chwilę, pewnie tylko ten replay jeszcze obczaję losowi i już kończę raczej. O, dropa ci zrobił. No i grasz jakieś tam adeptki z tego co widzę. Strasznie masz mało probek. W porównaniu do niego, aż sobie sprawdzę, jak to wyglądało. Czy ty robisz cały czas te proby, czy ty ich nie robisz? Znaczy, tutaj jest przerwa oczywiście po tej obronie, ale... W sumie robisz cały czas. Cały czas robisz. A, teraz przestałeś na chwilę, bo dropa jakiegoś dostałeś. O, i dwa Stargate'y. A, to tego builda grasz, którego też przed chwilą na Lazero zagrałem. No i wychodzisz, tak można trochę szybciej, ale też takie wyjście też jest bardzo często używane przez progamerów, jak już, jak masz tak przynajmniej właśnie 8-9, bo to już naprawdę duże ilości linków jest w stanie zabić. Więc teraz ten atak ci może w sumie grę wygrać, tylko po prostu idziesz do niego, ta jedna adeptka powinna być zgrupowana razem, bo przez to tracisz sporo potencjału, ale i tak z tymi linkami na ludzie wygrasz, tylko powinieneś uciekać, strzelać, bo wtedy byś nie stracił możliwe nawet, że żadnej adeptki. A tak straciłeś dwie. No i do tej linii minerałów cały czas się powinien shade'ować. Już mógłbyś być spokojnie tutaj, jakbyś to szybciej zrobił. No i Peniksy, trzecia baza. Też starasz się Mothershipem tutaj polecieć, ale widzę, że on tutaj jakieś kontry też robi. Aha, no i największy błąd chyba to to, że nie robisz teraz probek, bo przez to on jest zmuszony do robienia cały czas armii. Jak gdybyś robił cały czas proby i udałoby ci się zaekspować, to miałbyś bardzo dużo ich. Więc teraz jest duży błąd, że nie robisz probek. Powinieneś, od razu znowiłeś. No i tutaj niestety teraz to poszło nie tak jak trzeba, mocno. Czekaj, jeszcze raz spojrzymy tutaj. Tutaj tych dwóch adeptek nie musiałeś tracić, jakbyś trochę lepiej zamikrował i za chwilę. I o wiele szybciej też powinieneś biec do tej bazy. Już nawet mógłbyś w niej być, jakbyś cały czas do niej biegł właśnie i się shade'ował. No, teraz bardzo źle. Ale to sam widzisz, powinieneś przy ścianie jakiejś stać, albo tutaj nawet, albo tutaj się załadować shade'ami, no gdziekolwiek, nie, no bo jak on cię tak złapał na otwartej, to jest niedobrze, tutaj się wybroniłeś, no trochę późna trzecia baza jest, nawet bardzo późna, ale w sumie to przez te lingi. Mothership Core powinien być między tutaj tak mniej więcej, żeby mógł do każdej bazy w miarę dolecieć, jak jest tylko tutaj, to tak ani trzeciej nie obroni, ani naturala, jak tu lingi biegną. A to są dwa miejsca, w których jest największa szansa na atak. Ja nagłów trzeciego trzymam. Nie wiem, czy też warpowałeś w ogóle jednostki, czy zapomniałeś. Żeby tą trzecią wysaturować. Obronić, znaczy adeptki w bazie, nie? Bo tak zrobiłeś te 9 wtedy, wyszedłeś na atak, ale nie wiem, czy cokolwiek po tym warpowałeś, bo tak nie wyglądało. No teraz masz coś. No i trochę słabo, bo właśnie przez ten brak produkcji probek masz gorsze eko od niego o wiele. No może nie o wiele, ale znacząco. A już byś spokojnie mógł mieć 3 bazy wysaturowane i 4 w drodze. No a 4, no tak teraz powiedzmy. O, Skytosa. Imba. No i teraz już uciekać tymi shade'ami raczej. A, chyba że chcesz się wbić na to jakoś. No, mógłbyś podnosić hedry, tylko że minus jest taki, że jest spor. No dobra, to... No dobrze, uciekasz. Dobrze. Oj, ale uciekaj tymi shade'ami. Uciekające shade'y? Już mogę się rzucić tak z 5 sekund temu. Chcesz szybciej to robić, to może by coś ocalało, a tak to pewnie wszystko zginęło. No i szukasz czegoś tymi Peniksami. Trochę ich według mnie tak może za dużo zrobiłeś, ale to... Zobaczymy, ile nimi ugrasz. Jak dużo nimi ugrasz, to dobrze. Ale na ogół się nie robi więcej niż tak 7, 8, 9. Bo jak on by się lepiej bronił, to potem by cię mógł skontratakować i by wygrał. Imperos, jak oceniam szansę wejścia? No nie wiem, realne. Siema, Lala.
Witamy, witamy. No jak grasz na Rauchedra, no to albo Disruptory. A nie, sorry, Boże, po co grasz Skytosa, nie? Ja się tak... Szukam tych twoich jednostek jakichkolwiek, nie? Ale dobra, są dwa kariery, ale trochę za mało. No jakbyś wcześniej przestał produkować Feniksy, szybciej zajął trzecią bazę, to miałbyś teraz pewnie jest 5-6 karierów. No przynajmniej mógłbyś mieć. Dobudowujesz te Stargate'y, żeby mieć łącznie 5, no to już jest okej. Okay. Adeptki oczywiście bardzo ważne, są super, są ważne, jak się bronisz przed jakimkolwiek atakiem. W którym są hydry albo jakieś lingi też. Nawet te tam jak śrocze rowadżery też adeptki się przydają. Aha, i te Feniksy powinny wrócić, jak już widziałeś, że ma tego dość sporo. I tak może być różnie, to wtedy zdecydowanie też Feniksami wracaj, bo ty byś bez najmniejszego problemu wygrał tę bitwę, jakby Feniksy były. A i tak tutaj nie jesteś w stanie tymi Feniksami za wiele zrobić, bo masz milion sporów. No, ale prowadzisz i to mocno. Także tutaj cię powinny też Feniksy bronić. I też nie wiem, czy nie za dużo rzuciłeś overcharge. Aha, i kariery, jak tylko wypuszczą interceptory, to powinieneś nimi od razu zacząć mikrować do tyłu. I tutaj też mogłeś mieć 6 adeptek więcej, jakbyś cały czas je przywoływał na pole bitwy. No i kanony też wypada jakieś, ale największy tutaj sprawa, że podczas pierwszej obrony tutaj nie miałeś Feniksów. A one by bardzo dużo zmieniły. Wszystkim się musisz bronić przed pierwszym pushem z Hyder, bo one są mocne. Zwłaszcza jak aż tak dużo Feniksów zrobiłeś. Dobra. Z zegarkiem w ręku, 23:30. Siema lala. No dzisiaj trochę słabo, bo znowu taki jakiś byłem rozkojarzony. Z mano poćwiczyć do jema lol. Gauss ma Harstema, o nieźle. Gauss też musi skleić jakiegoś Olina. Siema Galina. No niestety Zietos właśnie kończę. Sorry. Rocznik 9-4 jestem. Tomaszko, witam, witam. A jak kurczę skupuję bilet w pociągu, że do 26 roku życia, to... Dowód. No serio? On mnie obraża? No to dzięki dzisiaj oczywiście za sobie. Kurpi, Sebastian Puzon, Manokunta 5 miesięcy, już prawie jesteś Void Rayem. Koiras, Lolowy Noob 8 miesięcy, dzięki wielkie. No. Dzięki, że byliście, pewnie jutro też będzie stream. No i miejmy nadzieję, że już będzie trochę lepszy, bo... Już nie będę jutro aż tyle musiał jeździć po różnych miejscach. Z Gaussem potrenować. Gauss nagle się zrobił cyberatletą. Aha, i bitsy. Krzycon, Karasus, też dzięki za bitsy oczywiście. I The Laser za followa. I Rumcajs też. Juison, Wojtek Star. Wrażenie, że nie mówiłem tego. Dobra. Czy Laus dostał się na IEM-a? Nie wiem, nie wiem, czy się w ogóle zapisywał Laus. Dobra, to do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, cześć.